Kurwa, brutalne. Ale serio, mega brutalne. Siema wszystkim, witam was na Spirze, czyli świecie Final Fantasy X, świecie, w którym jesteśmy, w którym znaleźliśmy się naszym bohaterem Tidusem, naszym infantylnym JRPG-owym dzieciaku. I na początek, na dobry początek przeczytam komentarze, które się pojawiły pod pierwszym odcinkiem tej serii. Dawaj dalej, nuda, OG Dragon gra super, Maćku, mógłbyś zrezygnować z puszczania tego intra i teasera w każdym odcinku? Nie. Dźwięk głośny ci przeszkadza, ale te twoje darcie ryja, jak śpiewasz, jest już okej. Okay. Tak jest. Final Fantasy X, liczę, że dociągniesz to do końca. Dociągnę to do końca. Nigdy nie grałem w żadne Final Fantasy, a teraz już wiem, że ta gra nie jest dla mnie. Wydaje się mocno kiczowata i po prostu chujowa. Rozumiem, że jest to klasyk i to szanuję, ale chyba nie będę się męczył tylko po to, żeby ciebie posłuchać. Nie ma problemu, stary, nie każda gra jest dla każdego. Ta gra jest dla mnie, ta gra mnie wychowała, ta gra mnie ukształtowała. Jakby jest tutaj dużo rzeczy, do których mogę nawiązywać i z którymi się jakby odnajduję. Więc spoko, nie ma żadnego problemu, nie musisz przecież tego oglądać. Luzik. Kiedy następny odcinek? Teraz. Graj w to, mistrzu, do końca, tak jest. Pamiętam i dziesiątkę, zagrywałem się z wypiekami na twarzy, zawaliłem kilka razy szkołę. Z tego powodu, 2003 rok, intro z ósemki najlepszej, tak. Przyznaję, intro z Final Fantasy VIII jest zajebiste, mega, mega dobre. Hej Warga, lepszy Metal Gear Solid. Chyba tak, rzeczywiście, Metal Gear Solid jest lepszy od Final Fantasy X, ale chodzi o tę część, tą, która potem powstała z niej, Twin Snakes. Super Warga, jestem za wszystkimi Final Fantasy, kto wie, może za rok lub dwa odpalisz zremasterowaną siódemkę, z chęcią bym obejrzał. Na 100% odpalę zremasterowaną siódemkę. Świetnie, czekam na kolejny odcinek z tej gry, w około 18 minucie było cięcie, czyżby młody dostał w pierdol za klaskanie? Tak jest, na pewno dostał w pierdol. Na PS2 to może Burnout? Trochę nie, trochę tego typu rzeczy właśnie... Według mnie sprawdzają się, jeżeli chodzi o porty z PlayStation 2, to sprawdzają się generalnie, no właśnie RPG-i najczęściej, w których grafika nie jest jakby tak najbardziej najważniejszą rzeczą. Ach, wspomnienia, żłezka się wokół kręci, dziękuję za tę serię, mam nadzieję, że pokaże nam całą grę, chociaż jest naprawdę długa, to prawda jest długa. Jak już zabrałeś się za klasyki z PS2, to szczerze polecam Fatal Frame, bardzo dobry horror z fajną fabułą. Fatal Frame mi się jakoś szczególnie nie podobało, bardziej mi się podobało Forbidden Siren. Na PS2 i potem PS3, jeżeli chodzi o japońsko-koreańskie horrory. Nie mój klimat, niestety, no, ale o gustach się nie dyskutuje. Mam nadzieję, że jak wjedzie gra Days Gone, to podejmie się wyzwanie coś nagrać, bo to będzie majstersztyk. Nie wiem, czy to będzie majstersztyk Days Gone, ale na pewno się postaram przynajmniej podjąć wyzwania. Nie wierzę, że Warga nagrywa dziesiątkę. Weź się Warga przenieść do innego rogu ekranu, bo w trakcie walki nie widać HP many postaci. A, to tyle. To tyle ode mnie. Możemy spierdalać dalej i ciąć w fabułę. Pamiętajcie, że oglądacie kanał Przegryw, cykl Wargra, Final Fantasy X, Waka i Lulu przed nami. Hey, sleepyhead. Śpiochu! Chcę ci coś dać. Miecz ze spermą! Dobrze tego używaj. Stoi na sztorc. Dobra. Miecz spoko. Dał ten miecz Chapu. Właśnie nie przedstawiła ona mu się, czy przedstawiła mu się. Jakoś się na nią patrzył. I nie patrzył jej w cycki. 10 lat temu Yuna przyszła do tej wioski. Co znaczy calm, czyli spokój? Aha, jest małą siostrą ich. No tak, została summonerem. To jest ich podróż, dobra. Czyli oni są jej guardians, oni są jej obrońcami. A Tidus tutaj jest jakby na doczepkę w tej chwili, bo on... Jak moja Ola. Okej, to są prezenty. To nie są wakacje, kurwa, rozumiesz? Masz rację, teraz tak powinna to wysypać, wyjebać wszystko. A i tak zostawiła tam na tym progu. Nie, no spoko. Mega mądre. Dobra, lecimy. Tak, podziękuj tej świątyni, że zostałaś samonerką. Z jakim przestrachem ona tam patrzy. Dobra, mamy... To już jest drużyna. 4 osoby to już jest drużyna. Okej, możemy nimi sterować.
W drużynie mamy Tidusa, Łakę i Yunę. Lulu jest w tej chwili na taką doczepkę, że tak powiem. Sphere Grid. Możemy coś... Use? Nie możemy. Use? Nie możemy. Yuna, use? Nie możemy. Lulu, use? Nie możemy. No dobrze, to nic nie mogliśmy zrobić. Tak, return to main menu. Equip. Weapon, Moogle. Armor, Bangle. Brotherhood. Aha. Ten jest lepszy. Buckler. Official Ball, Armor. No nic, na razie nic nie mamy, ale z tego co pamiętam, no pewnie. No pewnie, mordo, zobacz, hop. Zmieniliśmy jej różdżkę. A tu, patrzcie, ta Yuna wygląda jak z pornosa, to zdjęcie jej tutaj. Aeony, mamy Valefora! I co możemy z nim zrobić? Display Abilities tylko, aha. Aha, i on się będzie uczył też nowych rzeczy. Dobra, zajebiście. No dobra, no to lecimy. Gdzieś. I już nas napierdalają. Ale teraz mamy drużynę, więc... No dobra. Też po walce nie. Kiedyś będziesz dobrym obrońcą, mordo. Co to za gówno? A tak, bo latający. Wlatające... Bo on jest takim strzelcem. Tak jak Barret był w siódemce, tak on jest tutaj. Czyli on rzuca piłką i może latające trafiać. Tidus by nie mógł tego zrobić. Ale zaraz, kurwa, kogoś mi brakuje. Brakuje mi Kimariego. Przecież Kimari jeszcze był. A to jest obrońca Yuny. No i to są te żelki, o których mówiłem. We wszystkich japońskich, tak, watch this. Tidus mu nic nie zrobi, bo ma, no właśnie, bo ma miecz wodny. Tylko magią. Czyli ogień. Dobra. Idzie Lulu. Ona ma Moogla. To jest ta maskotka, to jest Moogle. Dobra, element. No to chyba logiczne. No. Okay, lightning and water, okay. Że trzeba mu lightning jebnąć, black magic. No to thunder, no. Jebut. Proszę bardzo, thunder. I pierunem go rozjebaliśmy. No i takie kadry to ja rozumiem, no. I to jest właśnie to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, że w japońskich RPG-ach zawsze na początku napierdala się, kurwa, z takimi żelkami. Zawsze, kurwa, są jakieś żelki. I one są zwykle albo ogniste, albo wodne, albo... no, różne są, no. Ale zawsze żelki. Tak jakbyśmy się nakurwiali z misiami Haribo. Take your time. Weź swój czas! Uwielbiam te idiomy. No dobra, no. Napatrz się, Yuna. Bo musimy stąd spierdalać na twoją mega wioskę. Od 10 lat tam jesteś. Ała, będziemy czekać. Czemu mnie kark boli strasznie? Już gotowaś? Pani? Nie no, Lulu to jest jednak najlepsza postać w finalu. Znaczy w dziesiątce. Smutno się jej zrobiło, tak? Ten się tu modli. O co się modlisz? It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. A, że modlą się o udaną podróż. Didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Tak, Czapu się nie modlił. Powiedział, że spóźni się na statek i co? I nie żyje, kurwa. Dobra, pray. Ja też się pomodlę. Na wszelki wypadek. Na pewno Łaka to doceni. That should do it. No dobrze, pomodlili się. To spierdalamy. Tutaj się na plażę pewnie szło, z tego co pamiętam. A my mamy iść tutaj. Uuu, tam u góry, patrzcie, kurwa, widzicie? Tam u góry są dwa save pointy. A dlaczego tak blisko siebie są save pointy, a tym bardziej jeszcze przed chwilą był jeden save point? Posrało ich? Ładnie tu. Wow, Kimari!
No ale o chuj chodzi. Pamiętam, jak pierwszy raz widziałem Kimariego na tych... Na... jak one się tam nazywały? Na filmikach przedstawiających Finala. O, to było właśnie. I sobie myślałem, kurwa, ale zajebista postać. Fuck. Nie, czyli to mi nic nie da za bardzo. Co ten Kimari? Dlaczego ten Kimari mnie napierdala? Dlaczego jest zaznaczony jako boss? No bez kurwa przesady. Wystarczy. Co z tym Kimarim, kurwa? Kimari jest jak ci z Wing Commandera. Nie pamiętam, jak oni się nazwali. Chyba też Kimari, nie? What's with that guy? Kimari Ronso. Kimari Ronso. He's learned the fiend's way of fighting. Aha, dobra, czyli to on ma enemy skills poznaje. He's another Yuna's guardian. No. Sometimes we don't understand him either. Aha, czasem go też nie rozumiemy, bo nic nie mówi. Aha. He has protected me since I was a child. Ale chroni mnie od kiedy jestem malutka. No, fajnie, że mnie zaatakował. Mega ekstra. I nie dostałem nawet metal arm guard dostałem jakiś, ale to czy może... O, czekajcie, coś przeoczyliśmy. Kilika Act Bicanel. Co tam mamy? Możemy coś... czy to będzie ten? O, proszę. Metal Arm Guard i mamy już defense lepszy. Tak jest, proszę państwa. Oto... Tam jest... skrzynka, ja ją chcę. Jak mam tam wejść? Nie, tędy nie wejdziemy. Nie wejdziemy tędy. Pewnie będziemy musieli górą tam wchodzić. No nic, trudno, damy radę. Ładnie tam jest. Przyznam, że ta wyspa jest kurwa ładna. Ta woda nie jest jakoś piękna, przepięknie wyrenderowana i tak dalej, ale... Jaki potwór brzydki, ale jaki w chuj brzydki. Wygląda jakby był zrobiony z włosów łonowych. No dobra, co możemy tutaj zrobić? Aha, możemy zmieniać członków swojej drużyny. Zajebiście. Changing members. Yuna, hop. Jest Yuna i pewnie chodzi o to, żebyśmy Samona jednęli. Tak jest. Okej. Summoning. Women's take damage. Summon Valefor. Przyzywanie summonów zawsze było bardzo efektowne i wyglądało zajebiście. Ale to już widzieliśmy tak naprawdę tam. Tak, tam, to już widzieliśmy tak naprawdę. Sonic Wings, dajesz mu. O kurwa, jak chujowo. On też ma jakiegoś Sonic Boom. Dobra, atak, zwykły atak. No nie, no to lepsze. Sonic Boom. Spokojnie, jeszcze mam dużo tego. A Black Magic jaki jest? A, dobra, zwykłe ten Black Magic to pierdolę. No, mocno mu nie zaszkodzi na pewno. Dobre jest to, że ten summon przejmuje te wszystkie obrażenia, które my byśmy dostawali. W ogóle w tych innych finalach, w poprzednich... O, to zajebiście, że się udało. W poprzednich finalach summony były jednorazowe, to znaczy wypuszczało się summona i on nie zostawał tak jak tutaj. A tutaj zostaje, okej. Okay, i teraz mamy Overdrive'a, Energy Ray, czyli specjalny atak. Ciekawe, czy będzie zajebisty, czy nie. Specjalnego, ale 1151 obrażeń to jednak sporo. No, na tak wczesnym etapie gry, jeżeli coś zadaje 1151 obrażeń, to kurwa, to jest naprawdę osiągnięcie. Power Sphere i Bright Shield. Dobra, zobaczmy, czy możemy w takim razie Tidusowi tego Bright Shielda dać. Tylko czy trzeba Dark Ward. Co daje Dark Ward? Nie wiem dokładnie, co daje Dark Ward. Fair Grid, nie możemy nic zrobić tutaj. A Config Formation zamiast Lulu, tak.
config. Dobra, tu już wiemy, co jest. Okej, okay, lecimy dalej. Biegnę sobie wesoły, bo już nie trzeba chodzić do szkoły. Biegnę sobie... No i se kurwa pobiegłem. Znowu ten skurwiel. Niedobrze, znowu Junet. No. Jak to leave this one to you? Jak to jemu kurwa zostawić skill? Dark Attack, okej. Okay. 1400 tamten ma energii. I co, tym Dark Attackiem co zrobił? Aha, że... No ale... Przecież on go nie może... A nie, może go trafić. Dobra, a zajebiście, okej. Okay. A jaki White Magic ma Yuna? Cure i Esuna. Esuna to co? Okej. Okay. Czyli jeżeli coś nam się stanie, to Esuna używamy. No Yuna jakoś specjalnie sobie tutaj nie poradzi. 106. On nas nie trafi, bo ma ten darkness w sobie. Tutniemy. Yunę zamieniamy na Lulu. I dajemy mu black magic, tylko kurwa którego? Dobra, fire spróbujmy. Okej, fire działa. 113. O kurwa, trafił! O ty kutasino jeden. Dobra, on już widzi normalnie. Dobra, Black Magic Fire. I załatwiony. Zajebiście. Okej, mamy level up i Magical Moga. No to tak, no przede wszystkim Equip Lulu. Magical Mog Magic plus 3, zajebiście. Teraz tak, Sphere Greed. Kto tam ma? Tidus. Tidus, move. Move, yo. Move, yo. You gotta let you move. Use Ability Sphere. Flee. Mamy kolejną ability. Kto tam? Yuna. Aha, a teraz w którą stronę? Co my tu mamy? A dobra, już wiem, w którą stronę. Null Blaze. Czyli, że to będzie jakaś taka umiejętność w stylu, że będziemy mogli anulować jakieś skutki czegoś, no. Tam jest skrzynka, kurwa! Jak ja mam tam zejść? Dobra, pewnie można tam zejść dopiero jak się kolejny raz wróci do tej wioski, czy coś takiego. Okej, dobra, tutaj możemy wykorzystać różne rzeczy, czyli tak, kto atakuje pierwszy? Tidus. No to Tidus może tego zaatakować. Proszę bardzo. Ten jebnie ptaszorowi. A Lulu pierdolnie czym? Thunder. No i widzicie, cała gra rozkminiona. Dobra, mamy Sphere Up, Sphere Grid, Lulu. Okej, okay. Move. Co możemy jej podnieść? Magię, tak? Dobra, podnieśliśmy jej punkty magiczne, a łace możemy... O, już widzę, co możemy. Możemy mu podnieść energię, idealnie. Dobra. Wow, o 200. Zajebiście. Czyli teraz łaka ma 818, Lulu ma 380, Yuna 475, Tidus 520. To jest Tidus z AC Drinkers. Jak był młody, to są jego przygody po prostu. Przygody Tyfusa. Okej, okay, takie coś tu mamy. Tędy nie przejdziemy. No to idziemy tędy, no. Tam mamy pójść, a zatem pójdziemy tu. Jacy my jesteśmy sprytni. najsprytniejsi na świecie. Co wy... Dobra. To ja już wiem, gdzie jesteśmy. Stąd skakaliśmy. Ale to skoro stąd skakaliśmy, to znaczy, że jeżeli pójdziemy tutaj, to zaraz dojdziemy do tego samego miejsca, w którym byliśmy. Na plaży. Ale mogę się mylić. Czy to jest plaża? Nie wiem, save'uję. Dobra, zasejwowane. To jest plaża. To jest plaża, kurwa. To w takim razie, gdzie myśmy poszli? A, szkoda gadać. Dobra, nie chce mi się tutaj pływać. Raczej tutaj niczego ciekawego nie znajdziemy. Tu jest statek.
Ale to nie jest ta sama plaża. Dobra, o tyle dobrze. O tyle dobrze, że to nie jest ta sama plaża. Uff! Spadł mi kamień z serca, bo jest tu skrzynka dla mnie. Co jest w skrzynce? Dwa antidota. Tak jest. Dla mistrza pana antidoty od rana. Okej, okay, a gdzie są wszyscy? Aha, wszyscy poszli na statek, tylko nie ja. Wiedziałem, że to kiedyś nastąpi. Och, jest tyle rzeczy, które chcę jej powiedzieć. Bla, bla, bla. Daj to Junie. Eter. Nie dam jej, bo sam użyję, debilu. Niech Jevon was błogosławi i naszą samonerkę. Tutaj macie podarunek. Seeker's Ring. Widzicie? Warto, kurwa. Warto zawsze porozmawiać z tymi zjebami. Kto może ring nosić? Ona. 10% HP dostaje. Wow, to ona ma więcej od Tidusa teraz. Nie będę płakał, nie będę płakał. Oni naprawdę odjeżdżają. Daję jej 400 Jill. Widzicie? Opłaca się zawsze rozmawiać z każdym. Warto rozmawiać, jak mówił Jan Pospieszalski. Dobra, okej. Okay. June przyszła pożegnać część wioski. Przyszło kilka osób. Hej, 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 na razie, przyjaciele moi. Trzymajcie się. Juna. Nara. Goodbye. Do widzenia. Dobra, odpływamy statkiem. Okej, okay, jak oni to pokazują, tak mapa. A, okej, okay, takimi kulkami. Trochę jak Final Fantasy Tactics. Kilika port. Port w Kilice. No dobra, czyli Kilika to jakieś większe miasto, czy nie? Aha. Ten Tidus to żartowniś jednak. Co on robi, kurwa? I komu to robi? Czemu on takie coś robi jakiemuś chłopcu? Pojebało go? Oho, tak, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze idziesz, bardzo dobrze, Tidus. Nie, nie, za Juną on patrzy, nie, nie. Cycki mu nie w głowie, lulu. Małe, krągłe piersi Juny woli i jej dziwne oczy. O fuck, co się stało? A, rzucił mu tę lornetkę. Abym kopał po ryju tego Tidusa, jakby mi tak robił. Mogę piłkę wziąć? Mogę ją kopnąć? Nie mogę. Word is that summoner's got noble blood. Ta samonerka ma... I heard she's co? Lord Braska's daughter. Jest córką Lorda Braski? Don't say. Nie mów. Ploteczki. Lord Braska's daughter? Córką Lorda Braski? No i co, podsłuchujesz i co? Pogadamy z Kimarim. Cześć, Kimari. Nie, on się nie odzywa. Łaka, ty mi wytłumacz. Ojciec Juny jest znany? Tak, to Michał Milowicz. Przyjadą założyć mi kablówkę? Pyta, czy przyjadą mu założyć kablówkę. Daj mi tego głąba. Czyli rzeczywiście. A rzeczywiście, no tak, była tam jego statuetka. Czyli pokonał Sin 10 lat temu, ten Lord Braska. A ona jest jego potomkinią. It's tough. To ciężkie, kiedy ojciec jest sławny, to prawda. Znaczy, nie, żebym ja coś o tym wiedział akurat. Kurwa, jakie ona ma cycki, aż się nie skupiłem na tekście. Lulu ma takie cycki, że ciężko się skupić na grze i to... Dobra, idziemy do Juny teraz.
że mogłem do Lulu pójść. Ja wolę Lulu niż Yuna. Ja zawsze wolę te takie postaci kobiece. Nie lubię takich właśnie takich samonerek, takich no, takich czarodziejek. Dlatego wolałem o wiele bardziej Tiffę niż Eris. Wkurwiałem jakoś Eris. Chociaż ostatnim razem jak grałem Final Fantasy VII, a grałem pół roku temu, to już mnie mniej wkurwiała, szczerze mówiąc. No i co? The wind. It's nice. Ten wiatr jest bardzo miły. A Tidus jest upośledzony. Tak. Jak ci poszło wtedy? Fajnie. Spierdział się i się śmieje. To jest najbardziej cringe moment ever. Znaczy jest jeszcze jeden, będzie bardziej cringe, ale ten moment, ja to wiem, to jest jeden z najbardziej kurwa powodujących cringe momentów w tej całej grze. Śmiejący się Tidus i Yuna, kurwa. Że niby się tak rozumieją, że się śmieją po prostu sami bez dowcipów. Jesteś graczem Blitzballa z Anarkandu, tak? Słyszałeś to od Waki, tak? Waka mi nie wierzy. Ale ja ci wierzę. Słyszałam w Zanarkandzie, że jest wielki stadion, który się świeci cały w nocy. Nawet. Wielkie turnieje tam są i zawsze jest mnóstwo wszystkich. Skąd to wiesz? Jack mi to powiedział. No tak. Jack to jest jego ojciec. Był obrońcą jego ojca, ale zaraz. My father. His name is Jack. Amazing. Jak to jest możliwe? Nie mogę sobie przypomnieć. Aha, nie pamiętam. Our meeting like this must be the blessing of Czyli jej ojciec, jego ojciec z jej ojcem byli w drużynie jakby razem i pokonali Sin. Pokonali ten grzech. To nie może być on, czemu nie? My old man, he died. Zmarł 10 lat temu. Na wybrzeżach Zanarkandu. Przykro mi. Poszedł trenować i nigdy nie wrócił. A może poszedł trenować i nigdy nie wrócił, bo poszedł tam, do tej krainy Spiry. I nikt go nie widział tego czasu. O, właśnie potwierdziła. Spotkałem go 10 lat i 3 miesiące temu. Wtedy mój ojciec odszedł. Pasuje, co? Ale jakby się tu dostał? A ty jak się dostałeś, Tidus, kurwa? No właśnie. Ona odpowiada na moje pytania. Głupiego Tidusa. Znowu się zaczną śmiać? Może spuśćcie się już sobie na ryj, kurwa. O kurwa. Widzieliście, jak ją chciał złapać? To było dobre. Chciałem złapać, ale mu nie wyszło. Znowu coś na morzu. Co to kurwa jest? Coś pierdolnego. Perfect Storm, gniew oceanu. Nie puszczaj jej, Tidus! Fuck! Kto ją złapie? Nie, ona się złapała. Dobra, Kimari się rzucił, żeby ją złapać. Z czym mamy do czynienia? Co to kurwa za wieloryb? Ten się zesrał! Grzech! Fuck! Ale to jest pierdolne! Wygląda jak taki słoń z wielorybem zmieszany. Co ty chcesz tym zrobić? Właśnie. Bierz mu harpun, to kurwa nas wciągnie.
Nasze rodziny są w Kilice. Wybacz nam. Wait! Oh boy! Strzelają. A to jest tylko płetwa jakaś. Dobra, lecą harpuny. I ciągnie statek. O kurwa, ale to jest pierdolne, ale ten scene jest pierdolny. Jezus. To jest gorsze niż Summon the Kraken. Okej, znowu z jakimiś stworami będziemy się musieli napierdalać. Ale tym razem mamy Kimariego w drużynie jeszcze. Nie, no to nie będziemy używać samonów chyba. Nie, dobra, Junę zamienimy na Łakę. Dobra, Kimari. A jaki special ma Kimari? Lancet, Absorb. Aha, czyli może wyciągać energię i energię też magiczną od przeciwników. Dobra, przyznam, że jest chujowo. Dobra, temu jednemu zaczęły skrzydła latać. Już mu nie latają, dziękuję. Tidus Bach i Kimari, załatwi go. Tak jest, załatwiony. To teraz boss się przeniesie. Nie, dobra, boss wystrzelił jeszcze kolejne. Bossu z Campinosu. No chyba... Fighting at a distance. Regular sword attacks cannot hit targets at a distance such as a sin. Using magical Waka's blitzball attacks. Okej. Okay. Czyli musimy płetwę atakować. No ale oprócz tego są tutaj te skurwysyny, no. To ja bym zajebał je najpierw. Wow, wow. Mega. Dobra, teraz Kimari. O kurwa, dużo zadają obrażeń. Dobra, jeden załatwiony. Kurwa, nie jest dobrze, nie jest dobrze, powiem wam. Dawajcie mi tutaj Junę. Dawaj, Valefora. Przyzywaj go. Przyzywaj Valefora, chwyćmy go za wora. Dobra, jest Valfor. Możemy zaatakować tego, Finn. Tak jest, możemy. Czy płetwa się schowała? Nie. Myślałem, że się schowa na chwilę. Atakuj. Tak jest, załatwiony jeden. Ten drugi nas teraz może nam jebnąć. Mocny atak? No trochę mocny, dobra, załatwmy go. Nie, kurwa, bez sensu. Zjebałem to. Przyznaję się, zjebałem. Niech on wstrzeli w tego Valfora. Tak, bo Valfor teraz nabierze tego. Nie, jeszcze kurwa brakuje mu trochę. Chujowe to było chujowe, muszę przyznać. Zostawmy tego jednego przeciwnika tutaj. 366 idealnie. O, i mamy ten cios specjalny, zaraz będziemy mieli. Wing start to flicker. Pierdol się, bo my robimy cios specjalny. Energy Ray, proszę bardzo. Overkill, zajebiście. Zajebiście.
Dobra, wygraliśmy walkę. Można było to też rozwiązać tak, że wzięlibyśmy do drużyny Łakę oraz Lulu. O kurwa, jakie to jest wielkie. Lulu by napierdalała w niego magią, a Łaka by napierdalała w niego piłką. No ale rozwiązaliśmy to w ten sposób. Również dobry, również satysfakcjonujący. Co prawda, masz nam chyba rozjebało. Ale nie, nie. Może nie. Nie, po prostu są złożone te maszty. Kogoś brakuje? Tidusa. Coś jest złamanego tutaj. Aha, to był ten harpun. Tidus pewnie tam jest gdzieś. A jednak nie. No i co? Znowu nam Tidus utonął. Ale jak mógł Tidus utonąć, kurwa? Kurwa, czemu on tonie cały czas? Ja pierdolę, przecież to jest koleś, który oddycha pod wodą. To wyglądało chujowo. Rzucił mu Phoenix Downa. Okej. Nie wiedziałem, że w wodzie można tak sobie rzucać Phoenix Downami. Phoenix Down to jest taki Phoenix, który robi tak. O Jezus, kurwa, delfiny. Co to, kurwa, jest kolejny boss? Czy was popierdoliło? Jakaś meduza, kurwa. Jakaś stółbia hełbiopławna. Shit is shit. Możemy zmieniać? Nie, tu nie możemy zmieniać. Dobra, najpierw zwiększymy nam atak. I teraz Łaka napierdalaj. Dobra, boss ślepy. Aha, nie trafiłeś, nie trafiłeś. Monster C. Dobra, jeden załatwiony. Monster A teraz będzie napierdalał, to ten. Chyba niepotrzebnie w niego nie nakurwiamy, bo pewnie zaraz przypłyną nowe. No, tak jak myślałem. Ten na szczęście nie trafia. Może damy mu radę. Blender, kurwa. Kupiłem czarny blender. Nie, to ciągnik, to był zespół Blenders. Kupiłem czarny ciągnik. Zawsze chciałem mieć takie coś. Ała. Ała. Dobra, nowi przypłyną? Tak jest, nowi. Cały czas będą nowi przypływać. Oj, 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 oj. Więc nie ma sensu. Dawaj, Dark Attack. Ciemny kotek, Dark Kotek. I ten potion, weźmiemy sobie jedno potion, wypijemy, czy tam zjemy, czy chuj wie co on robi z tym. Rzuca na siebie po prostu, kurwa. Gwiazdkami. Dobra, nowi przypłynęli. Nie trafisz. Nic z tego, bestio. Kurwa, ile on ma tej energii? Fuck. Ale nas jadą. Ale tu wiatrzysko wieje. Wiatrzysko. Dobra, blender nas... No właśnie, blender... Nawet mimo tego nas może załatwić. Kurwa, weźmy jeszcze jedną potion. Nie ma co żydzić na tych potion jednak. Dobra, Łaka ma coraz mniej energii niestety. Ale jeszcze spokojnie damy radę. Ten zrobi Drain Touch teraz. Tak jest, Drain Touch. I nic nam nie zrobił, nie trafił. Dobra, trzeba mu teraz... O, już nie możemy Dark Attack użyć. Fuck, niedobrze. Kurwa, szkoda, szkoda, szkoda. Nowi. Tak jest, nowi się pojawili. Drain Touch. Na szczęście nie trafił. Co ten Ether daje?
100 MP, ale aż tyle nie potrzebujemy bez sensu tego eteru teraz używać. Eter się przyda do czegoś innego. I bardzo dobrze, że nie użyliśmy tego eteru, bo właśnie zajebaliśmy bossa. Powiem wam, że chyba więcej... Póki co przez te 3 odcinki więcej z bossami walczyłem niż ze zwykłymi przeciwnikami. No pomijając te kurwa rybki takie. Uuu, jak podskoczyło zajebiście. Oh yeah, Blue Arm Guard, Ice Ball. Motherfucker! Co jest? Aha, to jest ta Kilika Village, tak? O chuj, kurwa, to chyba już przestanie być Kiliką Village. Ojej, biedne dzieci. Patrzcie, jak słonecznie pogodnie. A co to tutaj za fala taka czarna idzie? Tak się czuli ludzie w Hiroshimie pewnie. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Wschodzące słońce, 8 rano. Znaczy, no nie jest takie wschodzące. I nagle... nara. Kurwa, brutalne. Ale serio, mega brutalne. Jezu, tam jest jakieś miasto. On pochłania on pochłania wszystko. Jest jak huragan pomieszany z tsunami i trzęsieniem ziemi. Kurwa. No powiem wam, że hardkorowo, powiem wam, i ta piłka jeszcze, a wcześniej pamiętamy, że się dzieci nią bawiły. No dosyć mocna scena, przyznam. Nie sądziłem, że po czasie ona będzie taka mocna. Kiedy Sin zaatakował Zanarkand, obudziłem się w Spirze. Myślałem, że zadziała to w drugą stronę też. Pokonam grzech. Muszę pokonać grzech. I was just fooling myself. Oszukiwałem siebie. Maybe it was that day on the sea. Może to wtedy na morzu, pod tym palącym słońcem. I started to give up hope. Przestawałem mieć nadzieję. I was in a foreign world. Byłem w innym świecie, obcym świecie i nie wracałem do domu. This was my new reality. To była moja nowa rzeczywistość, w której utknąłem. Czemu? Aha, dobra, on tak leży, bo on przecież prawie utonął, okej. Okay. Znaczy utonął. Nie utonąłby, kurwa, bo potem... Dobra, to co robimy z tej Kilika Port? Nie, no jesteśmy w tym Kilika Port. Aha, jesteśmy. A to Kilika jest rozjebana, tak? No rozjebana jak rozjebana, no trochę rozpierdolili ją, ale też bez przesady. Całkiem dobrze się trzyma. Może to było co innego, co rozjebali. Greetings. I am the summoner Yuna. I have come from the temple in Bisade. Przybyłam ze świątyni w Bisade. Oh, my lady summoner. Oh, my lady. If there is no other summoner here, please allow me to perform the sending. Jeżeli nie ma tu nikogo innego, to ja się tym zajmę. Jezu, jakie mordy. We feared they would become fiends. Boimy się, że aha. Please take me to them. Boimy się, że zostaną potworami. Fiends. Właśnie, jaki jest tłumaczenie takie dosłowne słowa fiend, bo potwór to jest monster, wiadomo, ale a fiend to też jest jakby, bo friend to wiadomo, że to jest przyjaciel, a fiend to właśnie nieprzyjaciel. Okej, okay, nie ma tu jakichś tych pysznych dla mnie rzeczy. Dobra, co możemy zrobić? Wyekwipujmy, chociaż możemy wyekwipować. Coś tutaj, nie. Tu nie. Tu coś było, nie? Water Ward albo Death Defense. Nie, no chyba zostaniemy przy tym Ice Ball. Ice Ball się przyda. Seekers, Rod of Wisdom. Okej. Okay. A jeszcze Kimari.
Co ma? Hunter Spear. A armor nie ma żadnego. Dobra. No to Sphere Grid. Kto tu ma? Tidus ma do rozporządzenia aż dwie. No to mów. Mów, yo. Proszę bardzo. I możemy użyć tak. Speed. Mamy szybkość. I jeszcze jedno speed. I celność Tidusa możemy zwielokrotnić. No to zajebiście. Do następnej zdolności będziemy potrzebowali dwie sfery, żeby przejść. Dobra, teraz tak. Chewbacca the Waka. I co, magię mu zwiększymy. Znaczy nie magię, tylko mamy. A to się nam przyda do tego Dark Attack, który mieliśmy. Yuna może o dwa przeskoczyć. No to niech przeskoczy. I co możemy? Ability. Null Shock. I Null Frost. Dobra, czyli to wszystko z tej samej grupy. Yes, return to main menu. A, jeszcze Kimari ma tutaj. Proszę, proszę. Ważne jest to, żeby w walce wykorzystywać każdego właśnie z tego powodu, żeby potem mu przybyły te rzeczy, o których mówimy. Dobra, tutaj level 4 jest, który jest blocking the way. Ultimy możemy się nauczyć Kimarim. No i dobra, pytanie teraz, w którą stronę idziemy? Co tu jest? Są tu jakieś umiejętności? Magic defense. Scan. Extract mana, to nie jego. Kurwa, no nie, możemy pójść... Serio, nie wiem, w którą stronę pójść. A to co jest ten scan? Kurwa! Kimari, kutafonie jeden! Jak tu pójdziemy, to możemy co? Będziemy mieli HP... Dobra, idziemy tu. Mana Sphere? A, okej. Okay. Zwiększamy mu manę. I zwiększamy mu szybkość. Dobra. Wracamy do main menu. Co my tu mamy? Wioskę rozjebaną. Tidus, uważaj. Nie jest... Tędy nie może na... A, nie możemy tędy pójść, dobra. Ten, co mi powie? Pub jest zamknięty. A nie wytrzymam bez drinka. No tak, bo Yuna... oni ją poprosili o to, żeby ona odesłała ich rodziny, czyli podejrzewam, że tu chodzi o coś związanego z, może nie z nekromancją, właśnie z czymś, odesłaniem dusz. Zresztą zaraz chyba zobaczymy, bo się na coś gapią oni. Zachód słońca jest. Właśnie, co to jest odesłanie? Gdzieś idziemy? Ach, ignorancie. Naprawdę jesteś zagadkowy. Naprawdę chodzi tylko o pamięć? A, zmarli potrzebują pomocy. Poprowadzenia. No i co ona zrobi? A, odmawiają uwierzenia we własną tą śmierć. Aha, i nękają żywych przez to. Bo zazdroszczą żywym. I zamienia się to w gniew, a nawet w nienawiść. Aha. A, czyli stają się potworami, przez to stają się potworami, które grasują na żywych. Smutne. No tak, to trochę smutne, jak się dziadek, kurwa, chce pokąsać. Aha. Summonerzy ich przenoszą do Farplane, czyli na jakieś takie... do takiego misa, takie pola, czy coś tam, nie wiem. Nie wiem, co znaczy Farplane w dosłownym tłumaczeniu. A przenoszą ich do innego miejsca, do takiego miejsca, w którym będą spokojni. A ta co, kurwa, po wodzie chodzi? O, Jezus! Fuck, ona naprawdę po wodzie chodzi! Jak oni sobie skpią z Jezusa Chrystusa. A to są ciała. To są trumny jakby. Oni nie powinni... nie powinno się zmarłych do wody, kurwa, wrzucać. Przecież... ja pierdolę, przecież... skażą cały ekosystem, kurwa. Czy ich pojebało? Bardzo głupi pomysł.
Yuna ze swoją trzepaczką. Co prawda to powinna być wzruszająca scena, ale... Znaczy może jest, no. Yuna odsyłająca zmarłych do miejsca, gdzie nie będą gnębić żywych. Trochę ich tam jest. O kurwa! I to za każdym razem tak wygląda? Dobra, Tidus będzie miał pamięciówę, coś czuję. Kurde, specjalnie ją zrobili właśnie taką... praktycznie w ogóle nie seksowną, tylko taką romantyczną. A przez co moim zdaniem zbyt płytką. Nie ma w sobie pazura w ogóle ona. No ale to moje zdanie, które komuś się może podobać. Dobra, ci płaczą, bo to ich rodziny jakieś. No i co? It must be tough, being a summoner. Yuna chose her own path. Yuna wybrała bycie summonerem. Wiedziała od początku, co to oznacza. All we can do. Możemy ją tylko chronić. Along the way, until the end. Aż do końca. Until the end? Jakiego końca? What's the end? Czym jest koniec? No, co jest? Nie chcę się tłumaczyć. Dopóki nie pokona grzechu. Ale że nikt jeszcze nie pokonał grzechu, aczkolwiek Lord Braska pokonał grzech, więc... What the fuck? Mam nadzieję, że zrobiłam to dobrze. Bardzo dobrze. Patrz na moje cycki, patrz na moje cycki! Patrz, ona jej nie dotyka, to jest hover hand tak zwana. Tak robią goście tacy na różnych cosplayach. Tak niby trzymają laskę, ale tak ledwo co. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. Wszyscy na nią patrzyli. To było dziwne i przerażające w jakiś sposób. Nie chciałem tego już nigdy oglądać. Więc poszedłem spać i chrapać. Chrapaj, dzidę. Stara Indianka. Tak, dobrze spałem. Inni już poszli sobie. A ty, dziadu, co masz mi do powiedzenia? To jest mój dom i nieważne, jak jest chujowy, ja się nie ruszam. A ty, młody? Będę graczem blitzbola, jak urosnę. Fajnie. A ja wam powiem coś niemiłego. Kończymy ten odcinek. Tak, jest, niestety kończymy ten odcinek. Było dzisiaj ciekawie, dużo się działo. Shin zaatakował jak kurwa Hiroshima i Nagasaki, rozpierdolił po prostu wioskę jedną. No, pobawiliśmy się trochę ze zmarłymi. I na tym musimy zakończyć. Mam nadzieję, że wam się seria podoba, bo mi się bardzo podoba i nadal będę w nią grał, bo po prostu gram w nią dla siebie przede wszystkim, no, a wy możecie mi towarzyszyć. Jak wam nie odpowiada seria, no to nie. Nie mam z tym problemu. Mi się podoba, mi odpowiada. Żegnam się z wami, zostawcie suba, łapkę, komentarz. I takie zadanie na dzisiaj, musicie pokazać ten kanał jak najwięcej i największej liczbie osób, najlepiej na przykład 7. No, to tyle. Na razie, trzymajcie się, eloooo!